Jest podcast wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Nazywam się Anna Ciśla Kospalska i dzisiaj moim waszym gościem będzie pani Gor Protasowicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, inżynier informatyki, pracownik dydaktyczny w WSB w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych i współautor książek związanych z problematyką wielu wymiarów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, motocyklista, współautor stałego bloku w programie telewizyjnym Motoślad na antenie telewizji Motowizja, współautor monografii m.in. Polityka Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa, Europy Środkowo-Wschodniej, rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej, rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku i bezpieczeństwo polityczne i militarne Polski po 1989 roku. A dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co według mnie jest fascynujące, być może dla Pana również, co się dowiem za chwilę i mam nadzieję, że też dla naszych słuchaczy, czyli o tym świecie dookoła nas, który cały czas się zmienia, no i który właśnie, ten, ten świat zmieniający się i ta technologia, która powiedziałabym, że podąża za nami, ale mam wrażenie, że bardzo mocno nas wyprzedza w pewnych momentach, ona jest bardziej szansą czy zagrożeniem. Ona jest i tym i tym, tylko musimy też zwrócić uwagę na to, że de facto w świecie technologii my posługujemy się tylko wynalazkami z ostatniego 50 czy stulecia. lecia. No naprawdę pierwsze motocykle 1901 rok, pierwsze samochody niewiele wcześniej, pierwsze samoloty też mniej więcej ten moment. Komputeryzacja od lat 40. XX wieku. Komputery znane nam, czyli pc w architekturze Harvarda, lata 70. 80, 80 popularyzacja tak naprawdę, no to y, mówimy tutaj o wynalazkach, które mają 30, 40, 50 lat. Czyli są stosunkowo młode i pokolenie, pewnie to, które nas słucha, już się y, urodziło w takim otoczeniu, gdzie y, smartfony są oczywistością, komputery są oczy, oczywistością, internet. Tak. Wszystko to, czym się otoczamy, jest oczywistością y, i pan i ja pamiętamy czasy, tak. kiedy smartfonów nie było. No zauważmy też, że przecież nowe pokolenie, które teraz będzie zaczynało studia, już urodziło się w rzeczywistości Unii Europejskiej, gdzie Polska była wtedy już państwem członkowskim. Także ta rzeczywistość biegnie gdzieś obok nas i, i powinniśmy trzymać się mocno łańcuszka w tej karuzeli, żeby nie odpaść. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że te zmiany, z których teraz korzystamy, faktycznie... Gdyby są efektem pracy ostatnich 30 czy 50 lat, to według Pana co może się wydarzyć w ciągu kolejnych 50? W ogóle jesteśmy w stanie to przewidzieć? Jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy nawet w ciągu najbliższych 5 lat? przewidzieć? Nie, ja bym powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, gdzie my przepowiadamy przyszłość. Przepowiednia od przewidywania różni się mniej więcej tym, że my w jednym przypadku zaklinamy rzeczywistość, a w drugim przypadku próbujemy się domyślić tego, co ewentualnie może być. No i w momencie, gdy zaklinamy rzeczywistość, robimy to na wzór, no, na przykład Lema, który lata przed miniaturyzacją urządzeń elektronicznych przewidział, że będziemy używać tabletów czy innej formy czytników, e-booków. Natomiast my dzisiaj, tworząc pewną wizję przyszłości, też troszkę tak zaklinamy, prowokujemy to, w którą stronę będziemy podążać, bo zarówno sztuka, jak i architektura one czerpią całymi garściami z abstrakcji, czy w zasadzie tego, co dziś jest abstrakcją, pewną formą nowoczesności. Tak jak Blade Runner, którego oglądaliśmy lata temu, dziś już dogoniliśmy, ten czas, tak jak powrót do przyszłości, który pokazywał nam przyszłość za wiele, wiele lat, a to jest już nasza teraźniejszość. prawdzie? nie używamy latających deskorolek ani dookoła w naszej przestrzeni miejskiej nie atakują nas hologramy trójwymiarowe, no ale jakbyśmy popatrzyli na całą resztę sprzętów, którymi się otaczamy, to faktycznie to się udało autorom filmów przewidzieć. Tak samo autorzy książek, no Jesteśmy na etapie takim, że pracujemy nad nanorobotyką i podejrzewam, że na wyciągnięcie ręki mamy miniaturowe sprzęty mikroskopijnych rozmiarów, które będą w stanie łączyć się ze sobą i tworzyć większe struktury. Także no to jest tylko jeden z wątków, a tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast musimy też pamiętać, że zaraz w ślad po tym co może nam pomagać idą wszystkie osoby, które chcą wzbogacić się naszym kosztem, pozyskać nasze informacje czy też nasze pieniądze i robią wszystko, żeby nam przeszkadzać. O tym, w jaki sposób oni, oni nam przeszkadzają, o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale tak słuchając tego, tego o czym Pan mówi, że technologia idzie obok nas, że się zmieniamy, się zmieniamy, zaczęłam się zastanawiać, czy my, będąc takimi bardzo świadomymi, mam wrażenie, uczestnikami ostatnich dwóch lat życia online'owego, tak? pandemia, która się zaczęła, zmusiła nas do tego, że musimy, z, musieliśmy właściwie z, z online'ów, tak to nazwijmy, częściej korzystać. Bo pracowaliśmy zdalnie, uczyliśmy się zdalnie, zakupy robiliśmy też przez internet, bo sklepy były pozamykane? Nasze życie częściowo przeniosło się do internetu, i co prawda czekaliśmy, kiedy się pandemia skończy, ale moje pytanie brzmi: czy my w ogóle będziemy próbowali odtworzyć świat sprzed pandemii, sprzed wykorzystywania komputerów do pracy, do nagrań, tak jak my dzisiaj nagrywamy zdalnie, czy do, czy do nauki, czy my czy to nie jest tak, że my się troszeczkę też do tego przyzwyczailiśmy? No, niestety, w momencie, gdy zaczynała się pandemia, ówczesny rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie powiedział, że to prawdopodobnie jest pewien fragment rzeczywistości, do której już będziemy musieli się przyzwyczaić. Wtedy nie chciało mi się w to wierzyć, no bo mieliśmy doświadczenia z wirusem Zika, który szalał po świecie poza naszymi granicami, mieliśmy doświadczenia z ptasią grypą, ze straszeniem świata wąglikiem i kilkoma innymi pandemiami, które się przewinęły po Azji, po Stanach, do nas to nie dotarło i do tej pory mam wrażenie, że do nas to nie dociera, natomiast faktycznie stało się częścią naszej rzeczywistości. I proszę zauważyć, że jeszcze tę te dekadę temu nie bylibyśmy technologicznie gotowi do tego, żeby w takiej rzeczywistości lockdownu, czy też takiej rzeczywistości home office'u funkcjonować. Dzisiaj, jako że technologia poszła do przodu, y, transmisje danych, te prędkości transmisji, rozmiary pakietów dostępnych w siecie komórkowym. Y, Szybkość transmisji w infrastrukturze naziemnej. To wszystko już dziś umożliwia nam praktycznie funkcjonowanie, tak jakbyśmy siedząc w domu siedzieli w pracy. Plus różnego rodzaju narzędzia wspierające komunikację, czy w zespołach mniejszych, czy większych, pracę na, nad dokumentami różnej maści, tak naprawdę, i współpracę w sposób eksternistyczny, czyli taki, gdzie każdy korzysta ze swojego komputera, a wszyscy pracują w tym samym czasie na jednym pliku. No, to są te elementy, które rozwinęły się, bo one istniały, ale rozwinęły się niebywale do tej chwili. I dzisiaj już są naszą codziennością, także to jest punkt bez powrotu. Taki, do którego, do którego już się przyzwyczailiśmy. A gdybyśmy mieli spojrzeć na trendy technologiczne, które obowiązują teraz, czy też widzi Pan, że za chwilę będą jeszcze bardziej częścią naszego życia, co można byłoby wskazać? No, zanim maszyny wyjdą na ulicę i zaczną nas mordować, to podejrzewam, że zaczną nam pomagać i to w zdecydowanie szerszym zakresie. No, dzisiaj pewnym standardem w kuchni jest robot wspierający panią domu, który nie dość, że sam jest w stanie pokroić, posiekać, przyprawić, ugotować, wymieszać i to jeszcze ma w sobie bazę przepisów, gdzie tylko mówi, wrzuć mi to, dam ci jeść. To następnym etapem będzie po prostu jakiś humanoid, który będzie robił to wszystko w sposób niebywale podobny do, do szefa kuchni. Zresztą już takie roboty humanoidalne pomału pojawiają się w działach RD różnych dużych korporacji. To jeden z trendów. Co jeszcze może być ciekawego? Autonomizacja rozwiązań wokół nas autonomiczne samochody, statki powietrzne, morskie to, to też jest element, który już istnieje, ale Wymaga od nas na razie pewnej decyzyjności. Natomiast tak się zastanawiałem ostatnio, jadąc na motocyklu po ulicach: jak dużo różnych niebezpiecznych sytuacji, których jestem świadkiem, udałoby się wyeliminować, gdyby. Po prostu robot prowadził te wszystkie samochody, które są wokół mnie. Przecież on by wiedział, że auto jadące z naprzeciwka chce skręcić w prawo, jadące moim pasem ruchu do przodu będzie jechać prosto. Zaplanowałby te wszystkie manewry w taki sposób, by ruch odbywał się płynnie i bezpiecznie. No, no oczywiście wokół są czynniki nieprzewidywalne w postaci ludzi. Natomiast e, nie wiem, czy widziała pani kiedyś, jak pojazd Tesli obserwuje rzeczywistość i rozpoznaje tymi algorytmami, e, tam jest bardzo dużo różnych kolorowych kwadratów, w których są umieszczane obiekty. Jednymi kwadratami oznaczane są stałe znaki drogowe, pionowe, poziome, innymi innym kolorem oznaczane są światła drogowe, innym piesi, inne pojazdy, zwierzęta i tak dalej. I to wszystko cały czas jest pod kontrolą. Tych kwadratów, w momencie gdybyśmy przeanalizowali film z kamery, jest mnóstwo, A w związku z tym tych danych, które są analizowane, jednocześnie jest bardzo dużo. W przypadku człowieka. Te wszystkie kalkulacje wykoduje za nas centralny ośrodek nerwowy. Bardzo dużo przecież informacji, które my przetwarzamy, przetwarzamy zupełnie nieświadomie. Mając tak naprawdę w głowie czy też z tyłu głowy tylko wynik tego przetworzenia, który wykonał za nas nasz mózg. Natomiast przecież cały czas chłoniemy informacje zarówno zmysłem dotyku, zapachu, wzroku, słuchu, smaku to jest świat i to jest nasza rzeczywistość. Natomiast maszyny, które nas otaczają, pomału zaczynają się uczyć tego wszystkiego, dostosowywać swoje, no, chciałem powiedzieć, życie. To też chyba egzystencja nie do końca pasuje, ale... Funkcjonowanie. Tak, 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 dokładnie. To funkcjonowanie, żeby wspierać nas w naszym życiu jak najbardziej. No dobrze, ale tak jakby dla mnie zamysł autonomicznych samochodów jest jak najbardziej zrozumiały i zgadzam się z tym, że jako ludzie jesteśmy po prostu zawodni, bo coś nas rozproszy, bo się nie wyśpimy, bo się gorzej czujemy albo nagle poczujemy. Rozumiem. Natomiast słyszę, czytam też wiele głosów o tym, że to maszyny są zawodne, a poza tym, dlaczego mam oddać kontrolę nad moim samochodem jakiejś maszynie, tak? jak ja trzymam takie równice, to wiem, że będzie wszystko dobrze. No jak jest w rzeczywistości, to już sami wiemy. Ale tak mi przyszło do głowy w związku z tym, że, że opowiadał Pan o tym, że jedzie Pan i jechał pan z motorem, zresztą też od tej pana fascynacji motorami mówiłam już we wstępie, to proszę sobie wyobrazić teraz, że wsiada Pan na motor i Jedyne co pan może robić na tym motorze to siedzieć. Jakby całą resztę wykonuje za pana robot. Byłaby taka sama przyjemność zjazdy? To, 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 to podobnie jak z jazdą konną. Przecież to, że i, i poruszamy się w przód, zależy od konia. Mhm. Wiadomo, że to jest istota, która ufa jeźdźcowi bezgranicznie i wręcz oddaje nad sobą kontrolę, ale w momencie, gdy się czegoś przestraszy, to nie ma zmiłuj. No, zrobi to, co uzna za słuszne i. i Broń Boże, jeździec nie będzie miał dalej wpływu, przynajmniej na ten akurat kawałeczek. Natomiast jeżeli komuś się wydaje, że kupując nowe auto dziś i podróżując z nim po świecie, ma jakąkolwiek kontrolę, no to nie, nie, absolutnie. Przecież kiedyś kierownica była połączona z kołami bezpośrednio, jakąś przekładnią ślimakową, dzisiaj to są systemy ride right by wire, czyli mamy czujnik wychylenia, czujnik obrotów, następnie przekazujący to w postaci impulsów elektrycznych do silników krokowych przy kołach, które decydują o tym, w którą Stronę koła skręcą. Tak samo wciśnięcie gazu to już nie, nie polega na naciągnięciu linki, która jest połączona bezpośrednio z przepustnicą. Nie, to też jest pewien czujniczek, który bada wychylenie pedału w danym momencie i przekazuje te informacje do silniczka sterującego przepustnicą. Także zarówno w samochodach, jak i w motocyklach to wygląda bardzo podobnie. My jesteśmy dzisiaj zdani na tę elektronikę. No dobrze, to a propos kontroli dalej. Kolejne zastrzeżenie, o którym często słyszymy, to jest to, że roboty nas zastąpią w pracy, zabiorą nam pracę. Nie a będziemy pracowali, bo roboty będą pracowały za nas. 15% pracy w naszym świecie już wykonują roboty. No, to nie jest proces, który nam grozi. To jest proces, który już następuje po, krok po kroku, tak naprawdę. Jest nawet taka strona: Will robots take my job?, gdzie można sprawdzić, jak szybko zawód, nasza profesja, to co daje nam chleb, zostanie zastąpione jakimiś systemami zautomatyzowanymi. Mówiliśmy o tym, że roboty mogą zabrać naszą pracę, ale tak naprawdę to też jest temat rzeka, nawiązujący do kompetencji przyszłości, prawda? Do tego, że ta praca, którą wykonuję teraz jest ważna, natomiast faktycznie w przyszłości może się okazać, że maszyny, takie czy inne, zrobią za mnie daną rzecz lepiej niż ja. I pytanie, co ja będę w takiej sytuacji? Jakie ja na to zareaguję? Jak się do tego przygotuję, bo przygotowywać trzeba się już dzisiaj. Tak. Ja nawiązałbym w tym kontekście. Do pewnego wątku, mianowicie tego, że roboty i maszyny, i oprogramowanie jest niedoskonałe, że to ono powoduje błędy, i tak dalej. No nie. Komputer robi tylko to, co użytkownik mu każe użytkownik normalny korzystając z jakiegoś systemu operacyjnego do uruchamiania aplikacji de facto tylko i wyłącznie decyduje o tym, który program napisany gdzieś przez kogoś będzie realizowany przez główną jednostkę obliczeniową. Natomiast to jak cały proces będzie przebiegał zależy przede wszystkim nie od ograniczeń samego komputera, tylko od ograniczeń programisty, który dany program stworzył. Czyli te niedoskonałości są tak naprawdę pewne tym odzwierciedleniem naszego wnętrza, naszych własnych zdolności. No i podejrzewam, że tym zawodem przyszłości i tym co będzie nas przygotowywać do funkcjonowania w rzeczywistości, w której będziemy otoczeni przez różne systemy zautomatyzowane, będzie zawód związany z udoskonalaniem Algorytmów, z udoskonalaniem systemów komputerowych, z nadzorowaniem i kontrolowaniem ich pracy. Przy czym to już nie będzie takie zadanie zero-jedynkowe, umiem napisać program, nie umiem napisać programu. Nie, to będzie wymagało bardzo perspektywicznego, szerokiego myślenia na, mianę, na miarę ludzi renesansu, którzy kończyli wiele kierunków studiów po to, żeby rozumieć świat, w którym funkcjonują. Rolą programisty już nie będzie napisanie, Jakiegoś kawałka kodu, rolą programisty będzie możliwie najdoskonalsze odzwierciedlenie fragmentu rzeczywistości, tak żeby program, który będzie realizowany przez komputer w tym konkretnym zakresie, był kompetentny w tym, co robi. To przejdźmy krok dalej. Może całkiem spory krok dalej Metaversum. Przed 2021 mówiliśmy bardziej w kontekście pewnie gier komputerowych. Po 2021, kiedy Mark Zuckerberg stwierdził, że Facebook chciałby, żeby Facebook był metavers, zaczęliśmy słyszeć o tym częściej. Teraz mam wrażenie, że najbardziej podekscytowany tym projektem jest cały czas sam Mark Zuckerberg, reszta troszeczkę mniej. Ale pytanie, czy my, młodsi starsi, nieważne, też będziemy Podzielali fascynację Zuckerberga? Może jest coś, czego my jeszcze nie rozumiemy, jakiś, jakiś potencjał, którego nie odkryliśmy. C c czym w ogóle Metavers jest? Przede wszystkim Metavers jest rozszerzeniem portalu, w którym ilość kont jest równa mniej więcej po połowie populacji tej planety. Mówimy o ponad 4 miliardach użyt znaczy użytkowników, na no, aktywnych kont. Bo tutaj przez wchodzą jeszcze różnego rodzaju fanpage e, konta zawodowe i no, troll konta, fake konta zakładane na jakiś czas w określonych celach. Natomiast ilość użytkowników sprawia, że możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że praktycznie każdy obywatel zachodniej hemisfery jest użytkownikiem Facebooka. I nawet nie tylko zachodniej hemisfery, bo całej cywilizowanej części naszej planety, tej z dostępem do środków komunikacji elektronicznej. No a metawers jako, jako rozwinięcie jest dodatkową funkcjonalnością, przy czym też nie możemy powiedzieć, że to jest absolutna nowość i nikt wcześniej tego nie próbował. No, to tak jakbyśmy powiedzieli, że Apple było pierwszym producentem smartfonów, no to nieprawda, tylko że po prostu im się jako pierwszym udało wylansować produkt masowy. I dokładnie no, w tym kontekście Metaverse nie będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem wirtualizującym wręcz do, do poziomu y, wirtualnej rzeczywistości y, komunikacji międzyludzką, bo przecież taką próbę podjęło Sony ta mniej więcej za dwie generacje konsol do gier temu istniało takie Metaverse sony, z którego miała być możliwość przejścia do wszystkich gier zainstalowanych na konsoli, gdzie był taki social hub przy okazji do komunikowania się ze znajomymi. Można było albo z poziomu normalnego menu konsoli sobie podróżować po tym świecie, albo odpalić taki Metaverse. i znaczy metavers. No trudno to nazywać, bo to jest nazwa własna w tym momencie, ale taki, taki social hub trójwymiarowy z wykorzystaniem Helmu do wirtualnej rzeczywistości, wręcz poruszać się, się po tym świecie i z tego poziomu wchodzić do wszystkich innych aplikacji zainstalowanych w ramach danego systemu. Tylko to nie wypaliło, bo brakowało mocy obliczeniowych. Okej, okay, a Facebookowi wypali? Facebookowi może wypalić z uwagi na po pierwsze fundusze, którymi dysponuje, po drugie zasięg jaki ma ta technologia, przynajmniej potencjalnie, no i po trzecie już dorośliśmy między innymi przez pandemię do, do tej rzeczywistości. Co może nas skłonić do tego, żebyśmy faktycznie, nie wiem, mieli swoje awatary w Metaverse, żebyśmy wydawali pieniądze na różne zakupy? Co nas może przekonać? Jakich argumentów będą, będzie, czy Mark Zuckerberg, czy inni będą używali, żeby nas do tego zachęcić? Szef mówiący, widzimy się w Metaverse o 12.00 na przykład. Bo co, bo łatwiej tak się tak. rozmawia, bo łatwiej tak rozmawiać w wirtualnej rzeczywistości niż za pomocą Zooma czy jakiegokolwiek innego Teamsa? Tak, może tak być, bo wirtualna rzeczywistość będzie dawała nam większe poczucie obcowania z żywym człowiekiem. No, dziś jak prowadzimy zajęcia na przykład te zwirtualizowane, to promil studentów ma uruchomione kamery. W momencie, gdy uczestniczymy w spotkaniach, mamy uruchomioną kamerę, ale możemy robić w międzyczasie multum różnych innych rzeczy. Natomiast odpalenie spotkania w wirtualnej rzeczywistości wymusza to, że w danym momencie koncentrujemy się w 100% na, na danym spotkaniu. Bo jesteśmy odcięci od tego, co jest dookoła nas. Okej, okay, a zagrożenia? Jakie są zagrożenia? Próba ingerencji w nasze umysły. Podejrzewam, że to, to jest następny krok, gdzie postaramy się ominąć zmysł wzroku, bo przecież niewygodne jest trzymanie takiego wielkiego urządzenia na głowie. Ono jednak swoje waży przecież. Stworzymy jakiś interfejs, zresztą on już istnieje nawet, w którym będziemy mogli się bezpośrednio podłączyć centralnym ośrodkiem nerwowym do, do komputera. No, i wszystkie negatywne elementy, które towarzyszą systemom komputerowym, czyli te przykłady szkodliwego oprogramowania, raptem mogą oddziaływać na nas w sposób bezpośredni, poprzez taki wszczep do, do, do mózgowy. Ja bardzo słucham Pana i chciałabym teraz odinstalować wszystko, co mam, wyrzucić wszystkie sprzęty, które mam odciąć się od internetu. Rzucić wszystko, jechać w bieszczady. Da się nie. tak zrezygnować z, z tych sprzętów, z których korzystamy na co dzień? Powiedzieć, że na przykład nie, wiem, nie chcę już być cały czas przy telefonie, przy smartfonie, rezygnuję ze smartfona. Ale rzeczywiście, że tak. Nic hmm. nie stoi na przeszkodzie, żeby odciąć się od technologii i zacząć czerpać przyjemności z życia w sposób pozaelektroniczny. No, okej, okay. tylko że dzisiaj już większość społeczeństwa jednak będzie patrzyła na taką jednostkę jak, jak na jakiegoś odszczepieńca czy na wariata. Natomiast podejrzewam, że też im dalej będziemy szli w te automatyzacje i komputeryzację naszej rzeczywistości, tym będzie to trudniejsze. Mówi się o tym, że żeby nas nie podsłuchiwano, to powinniśmy zacząć używać jakiejś starej Noki. No, to też nieprawda, bo stare Nokie posługują się strasznie archaicznymi modelami sieci, to jest sieć drugiej generacji, pierwsze, pierwsze modele komunikacji cyfrowej w sieciach komórkowych, które dają się rozszyfrować w czasie rzeczywistym i w tym sposobem przełamywane są wszelkie możliwe mistyczne zabezpieczenia na to, że nie ma dostępu do internetu. No cóż, no, mówi się trudno. Natomiast jeżeli chodzi o nas samych, to jest kwestia jednostkowa, kwestia, kwestia Ludzka, człowieka. Zresztą proszę zauważyć, że wielu autorów fantastyki naukowej, czy, czy powieści science fiction, czy gier komputerowych traktujących o przyszłości, czy filmów, też porusza ten wątek i stara się pokazać pewne postacie, które przebywają jakby poza tą rzeczywistością. Nie dają się wciągnąć w taki główny nurt towarzyszący pewnej wizji rozwoju rzeczywistości. I tak się zastanawiam. Mówi Pan o tym, że są poza tym nurtem, nie dają się wciągnąć. I z drugiej strony myślę sobie o tych wszystkich, o tym wszystkim, co by nas ominęło, gdybyśmy nie mieli dostępu do komputerów, czy do, czy do internetu w smartfonie, do całej wiedzy, którą mamy. Ale też z, z trzeciej strony, w każdym miejscu, w którym jesteśmy, działają algorytmy. Im więcej szukamy informacji na dany temat, tym więcej informacji na dany temat to otrzymujemy. Gdzieś tam część. Tych kwestii, która może nas według algorytmów, tak, algorytmy oceniają, że to nas nie interesuje, jest nam w ogóle usuwana. Możemy często nie mieć takiej świadomości, że ktoś inny ma inne zdanie niż ja, albo że gdzieś poza tym, co ja wiem, istnieje jeszcze jakaś, jakaś inna wiedza, czy inna kwestia, czy inne spojrzenie na dany temat. To też jest mimo wszystko zagrożenie, prawda? Tak i ta świadomość jest tym, co odróżnia nas od maszyn. Zdolność myślenia w sposób abstrakcyjny, nie zero-jedynkowy, nie szablonowy, podjęcia decyzji innej niż podpowiadają nam to twarde dane. Zresztą taką wizją społeczeństwa, nie chcę też za dużo zdradzać, jest społeczeństwo przedstawione w Panu Lodowego Ogrodu przez Grzędowicza. Rewelacyjna, no, chciałbym powiedzieć, książka, ale tak naprawdę są trzy tomy, także rewelacyjne książki. I zaskakujące, naprawdę zaskoczenie, takie trudne do przewidzenia, wyjaśniające bardzo dużo rzeczy i otwierające oczy na tę przyszłość, która nas może czekać, jako społeczeństwo, które w tym momencie bardzo intensywnie korzysta ze zdobyczy techniki. Gdybyśmy mieli zasugerować naszym słuchaczom, studentom, którzy, gdybyśmy mieli im zasugerować, z których Trendów technologicznych, czy też na które trendy teraz najbardziej mogliby zwracać uwagę? Co dla nich z punktu widzenia rozwoju kariery mogłoby być najistotniejsze? Co by pan polecił? Tu i teraz w rozwoju kariery najistotniejszy jest dobry profil na LinkedInie, bo to jest to medium, które daje nam kontakty typowo zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój w ramach tego, tego środowiska internetowego, mamy do czynienia z niebywale wielkim kaleidoskopem, gdzie są powiedzmy trzy duże stałe, a cała reszta się zmienia. Tymi dużymi stałymi są Facebook, Google oraz firmy IT takie jak Microsoft, Apple i tym podobni ze swoimi usługami, ale to Facebook i Google ze swoimi usługami są liderami, natomiast proszę zauważyć, że cała reszta powstaje i znika, tak jak na szybko powstał i, i zamiera Snapchat, na szybko powstał i podejrzewam, że też długo nie wytrzyma TikTok i parę innych mediów też. Clubhouse półtora no na roku przy, temu na przykład. Ale jeszcze, jeszcze istnieje podobno, tylko nie wiem, no właśnie nie wiadomo jak długo. No ale to była taka bardzo charakterystyczna platforma komunikacyjna, która jednak stawiała pewne wymagania względem użytkowników. To może powiedzmy, bo nie każdy z naszych słuchaczy pewnie wie, że Clubhouse powstało w styczniu 2021 roku jako platforma, która em, Kontakt z poszczególnymi użytkownikami umożliwiała tylko w formie audio, czyli tam nie można było wstawiać takich typowych postów, tak jak znamy je z Facebooka, Instagrama czy LinkedIna, typu zdjęcie, czy też grafika plus tekst, czy sam tekst, czy wideo, cokolwiek. Można było tylko rozmawiać z różnymi uczestnikami w przeróżnego rodzaju pokojach audio. I na początku faktycznie było wielkie zafascynowanie. Był Pan, z, z, miał Pan kontona, czy tam ma Pan cały czas kontona Clubhouse? Nie. nie. Na początku było wielkie zafascynowanie, bo zadziałała tutaj reguła niedostępności. Nie każdy mógł się zalogować, trzeba było mieć albo iPhona. No i oczywiście też zaproszenie od kogoś, kto już w samej aplikacji funkcjonował. No ale potem po kilku tygodniach okazało się, że ludzie po prostu nie mają czasu na rozmowy, które swoją drogą nigdzie nie były zapisywane. Jeżeli robimy transmisję na żywo na Facebooku, ona potem jest zapisana, możemy do niej wrócić, a tutaj te rozmowy po prostu szły w kosmos. Więc ludzie dosyć szybko się zniechęcili, stwierdzili, że wszystko fajnie, fajnie się rozmawia, ale czy to do czegoś prowadzi, to tak nie za bardzo. Platforma istnieje, więc właściwie w każdej chwili nasi słuchacze też mogą sprawdzić, bo bo może akurat wam się spodoba, więc sprawdźcie, zobaczcie. Tylko, że też warto zauważyć, jaki wpływ mają tego typu platformy na całe środowisko, które już istnieje, ponieważ moduły komunikacji głosowej zostały bardzo szybko wprowadzone do innych komunikatorów internetowych i nawet takie wysyłanie wiadomości głosowych jest już dziś nieodłącznym elementem choćby Messengera. Mhm. Dokładnie. Były też pokoje audio na, na Facebooku, to znaczy one jeszcze też w jakiś sposób funkcjonują, ale z tego co ostatnio czytałam, też Facebook będzie się ich pozbywał, czy też łączył z, z, z innymi narzędziami, to się jeszcze pewnie okaże. LinkedIn odgraża się od chyba też półtora roku, że wprowadzi pokoje audio, ale LinkedIn to dłuższa historia, im zawsze trochę dłużej. Zajmuje wprowadzenie aktualności. No ale wracając. Bo ma też inne przeznaczenie. To jest, jakby nie było, platforma dla profesjonalistów, służąca przede wszystkim do budowy kontaktów zawodowych i nawiązywania kontaktów zawodowych. To jest taka jedna wielka baza CV z rozbudowanym działem kompetencji. Trochę tak, ale też jest komunikacja i też są tam ludzie. Ja pamiętam, gdy wprowadzili tak zwane historie na LinkedInie, czyli to będzie ile? Prawie, prawie dwa lata temu, nie całe dwa lata czyli odpowiednik Story z Instagrama, który nawet był, był, był fajnie wykorzystywany przez ludzi biznesowo, bo przecież nie cały dzień jesteśmy pod krawatem czy w garsonce, tylko jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy mają normalne. Spostrzeżenia dotyczące naszej pracy, natomiast sposób wprowadzenia, wyszukiwania tych historii, odnalezienia historii osoby, którą chciało się obejrzeć, było nie do przejścia. I po półtora roku zlikwidowali, bo stwierdzili, że użytkownicy nie tego oczekują. A oni być może oczekiwali tego, tylko lepiej wprowadzonego. No ale to już zupełnie. Steve Jobs powiedział, że użytkownik nie wie, czego oczekuje, dopóki mu tego nie pokażesz. Tak, to takiego, tak, takiego wprowadzenia, nie? Być może innego tak. No dobrze, ale to w takim razie mówimy o tym, na czym się skupić dla naszych słuchaczy, dla studentów, na czym się skupić, jeśli chodzi o te trendy, które, które są. Natomiast jak sobie poradzić, to już tak na, na zakończenie naszego spotkania, jak sobie poradzić z zagrożeniami, które się pojawiają? Może ta ingerencja w nasz, w nasz umysł, o której Pan wspominał wcześniej, jest taka bardzo mocno przerażająca? Być może jest is Gdzieś tam kwestią przyszłości wieloletniej? Nie wiem, mam hmm. nadzieję, że. W ogóle. Nie? Nie? Nie, to jest też fragment naszej rzeczywistości, zresztą całkiem dobrze opisany w psychologii jako przekazy podprogowe. Natomiast przyszłość może nam po prostu przenieść te przekazy podprogowe ze zbywców wzroku i słuchu bezpośrednio na postać impulsów neuronalnych. Także to jest po prostu kwestia interpretacji rzeczywistości i patrzenia na świat, wykorzystania technologii. Jeżeli... Yy... Projekt Neuralink Ilona Maska wypalił, bo już wiemy, że to są działające rozwiązania, które się sprawdzają na konkretnych żywych organizmach. Zaczęli bodajże od karaluchów. Na razie są na etapie testowania tego na świniach i jesteśmy o krok dosłownie od wszczepiania takich rozwiązań ludziom. To tak samo jesteśmy o krok od możliwości wykorzystania potencjału naszego umysłu do zwiększenia naszych możliwości bo Neuralink to nie tylko możliwość dostarczania informacji do centralnego ośrodka nerwowego, ale też na przykład wyprowadzania informacji z niego na potrzeby albo jakichś rozwiązań egzoszkieletowych, albo protest, którymi będzie można utracone kończyny zastępować i to protest, które będą w stanie działać, odbierać informacje z zewnątrz, tak jak nasz normalny zmysł dotyku i wykonywać te ruchy, które, które byśmy chcieli, bo jak popatrzymy na roboty w fabrykach, no to już widzimy, że te, te rozwiązania są w zasięgu ręki. Kwestia tylko miniaturyzacji i dostosowania interfejsu komunikacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o naszą przyszłość i to, na co powinniśmy patrzeć, no przede wszystkim, no, jako wykładowca powiem, że powinniśmy się uczyć. No bo wiadomo. to jest pewien klucz do, do, do zwycięstwa, klucz do przyszłości, do zrozumienia tego świata, który nas otacza i dający nam do tego jeszcze narzędzia, które umożliwią komunikację i wpływ na to, co nas otacza. Jeżeli się nauczymy programować, będziemy w stanie wymusić na komputerze takie zachowania, jakie chcemy. Jeżeli nie potrafimy programować, jesteśmy biernym użytkownikiem i to jest właśnie coś, co, co, co daje nam nauka. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie siebie, swojego życia, swoich interesów w ramach komunikacji elektronicznej i tego świata elektronicznego, to przede wszystkim musimy zachować zdrowy rozsądek i uważać na, na bodźce, które do nas docierają. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym, żebyśmy nie otwierali załączników od nieznanych nadawców, żebyśmy unikali pobierania oprogramowania z niezaufanych źródeł itd. No to wraz z rozwojem cywilizacyjnym po prostu takich ostrzeżeń będzie coraz więcej i musimy być na nie otwarci. W takim razie bądźmy otwarci, bądźmy też świadomi, uczmy się, rozwijajmy swoją wiedzę, tak żebyśmy wiedzieli, co się dzieje dookoła nas i co też być może w przyszłości może się wydarzyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo i polecam się. Bardzo mi było miło, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Zatem do usłyszenia.